trochę wiadomości, proszę państwa, nie, nie zaszkodzi. Nowelizacja przepisów odblokowała pieniądze, które dotychczas były w rezerwie, mówi Bartosz Turek, analityk rynku mieszkaniowego. Były takie mechanizmy, które blokowały wykorzystanie wszystkich środków w ramach dopłat. No w ogóle nie zdarzył się jeszcze żaden rok, w którym pieniądze byłyby wykorzystane w 100%, a to po prostu dlatego, że w ustawie jest zapisane, że można skorzystać tylko z 95% pieniędzy. Program Mieszkanie dla Młodych polega na dofinansowaniu kredytu mieszkaniowego. Musi stanowić co najmniej 50% wartości zamówionej nieruchomości i być zaciągnięty na co najmniej 15 lat. Osoba, która go zaciąga, nie może przekroczyć 35 roku życia, dodaje Bartosz Turek. Jeżeli mówimy o małżeństwach, to wystarczy, że jeden z małżonków ma 35 lat, idąc dalej, jeżeli ktoś ma przynajmniej trójkę dzieci, to w rozumieniu ustawy to jest po prostu osoba młoda, niezależnie od wieku. Radio. A teraz informacje ze sportu Francji.
się stanie. Brazylijski piłkarz Barcelony Neymar potwierdził w rozmowach z kolegami z drużyny, że odchodzi z hiszpańskiego klubu. Według mediów przejdzie do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro. Sfinalizować umowę miałby w poniedziałek w Katarze. Przyjazd 25-letniego Neymara do Dohy zapowiedziała miejscowa gazeta Al-Watan. Tam też dojdzie do ostatecznych rozmów sportowca z miejscowym właścicielem paryskiego klubu szejkiem Nasirem Al-Chalafim. Tymczasem w Barcelonie coraz głośniejsze głosy protestu kibiców niezadowolonych z odejścia Neymara. Na ulicach pojawiły się plakaty ze zdjęciem Brazylijczyka i napisem "Strajca poszukiwany", a także "Precz z Barcelony". Gazeta Sport nazwała go egoistą, a Mundo Deportivo pożegnało po francusku "Bon voyage". Kwota 222 milionów euro to ponad dwa razy więcej niż dotychczasowy rekord sprzed roku, kiedy Manchester United wydał 105 milionów na Francuza Paula Pogbę z Juventusu Turyn. Kolarze są już na trasie 5. etapu Tour de Pologne. Razem z nimi Włodzimierz Rezner. 130 km z Nagawczyny do Rzeszowa po wczorajszych 240 wydaje się być spacerkiem. No nie jest to spacerek, bo dziś są górki i pagórki. Nie ma ani na momenty żadnego płaskiego odcinka. Podjeżdżają i nie zjeżdżają. Znajdują się na 62 kilometrze trasy tego etapu do Rzeszowa. Pięcioosobowa czołówka: Francuz Monfort, Niemiec Schachmann, Amerykanin Van Garderen, Holender Tolek i włoski kolarz słynny Moreno Moser. Mają około 3 minuty przewagi nad jeszcze spokojnie jadącym, bardzo rozciągniętym peletonem, gdzie jedzie lider wyścigu Peter Sagan i gdzie jedzie Rafał Majka. Na dobre ściganie zacznie się za 10 km, no może już za 8, bo będzie górska premia w Lubeni, a wtedy faworyci dzisiejszego etapu nie odpuszczą, a więc daleko jeszcze do mety, a jednocześnie blisko do góry. Na mecie kolarze będą przed 17, a 4 godziny później piłkarski mecz kwalifikacji Ligi Mistrzów Legia kontra Astana. Po wyjazdowej porażce 1-3 mistrzowie Polski, by awansować, muszą wygrać. Słowo Boże potrzebne jest, a nie tam 1-3. Kolejny dzień słońca, upałów i burz. Na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane, w wielu miejscach kraju przelotne deszcze, miejscami zwłaszcza we wschodniej i południowej Polsce burze z gradem. Burzom będą towarzyszyły porywisty wiatr i grad, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burze gwałtowne z ulewnym deszczem w wysokości 40 mm, z gwałtownym porywistym wiatrem, który może osiągać pod chmurami kumulonimbus około 100 km na godzinę. Są to oczywiście porywy wiatru, może również padać grad. Oprócz burzy do końca dnia będzie też gorąco, od 20 stopni na wybrzeżu do około 27 w centrum i do nawet 35 klasek na termometrach dzisiaj na południowym wschodzie Polski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Już teraz w studiu Mateusz Maranowski i jego gości i nasze sprawy. Gorący temat. Gorącym tematem z pewnością jest Neymar, który odchodzi z Barcelony. Widziałem, jak mój gość słucha tej informacji z ogromnym przerażeniem. Niestety nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej. Przechodzimy na nasze podwórko Fundacji Otwarty Dialog, która nawoływała do obalenia polskiego rządu i organizowania polskiego Majdanu. W 2014 roku uzyskała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję na handel bronią defensywną. Chodzi o koncesję na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał ówczesny szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Pytal, który usłyszał zarzuty współpracy z rosyjską FSB. Mój gość, redaktor Jakub Białowicz oraz gości niedzielnego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak pan ocenia tę informację, która spłynęła, że tak powiem, i zastanawiam się przez cały czas, jak do tego doszło, że Fundacja Otwarty Dialog interesuje się takimi sprawami? No, jest trochę zaskakujące to, że fundacja zajmująca się zasady obroną praw człowieka, bo takie cele ma na sztandarach, zajmuje się obrotem. Tu właściwie chodzi o przedmioty, które
zapisane jakieś części hełmu o przeznaczeniu wojskowym i tak dalej, więc nie jest to, nie są to karabiny na przykład. Natomiast jest to rzeczywiście sprzęt o wojskowym zastosowaniu. Mamy taką sytuację, jest tu fundacja, która działa na, powiedziałbym, na wschodnich rynkach, bo angażowała się w Majdan, ale też zaangażowała się w spór polityczny w Kazachstanie, gdzie wspierała rzeczywiście osoby skonfliktowane z satrapą, który Kazachstanem rządzi. Tyle, że to były osoby, które też wcześniej z tym satrapą, z prezydentem Nazarbajewem współpracowały, należały do jego rządu, potem się z nim skonfliktowały i rzeczywiście z wykorzystaniem różnych nieuczciwych metod były ścigane po świecie, ale same są w sumie od Nazarbajewa, tak z perspektywy czasu chyba to można powiedzieć, niewiele lepsze. Więc tutaj mamy sytuację, powiedziałbym, dosyć niejednoznaczną. Co do tego sprzętu, z jednej strony ja rozumiem, że Ukrainie trzeba było pomóc w momencie konfliktu. Pytanie oczywiście, gdzie ten sprzęt trafiał, tak? Ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że podejmowano jakąś próbę dostarczenia pomocy Ukrainie wtedy zaatakowanej przez Rosję. No ale no jest pytanie, jak to się właściwie odbywało, kto inaczej zlecenie to robił, bo co, fundacja działająca pod hasłem obrony praw człowieka po prostu sobie dorabiała, czy ona do takiego celu chciała wykorzystać, czy ona sama się do takiego celu wykorzystywać pozwalała. Tu jeszcze dużo rzeczy jest tak naprawdę do wyjaśnienia. Na razie wiemy tylko o tym dokumencie, o legalnej, jakby nie było, wydanej przez władze, które wtedy w kraju mieliśmy, zgodzie na obrót towarami specjalnymi, no ale wydanej też przez osoby, których podejście do konfliktu na wschodzie było trochę niejasne. Piotr Peter, czyli że ówczesny szef SKW, no, to musiał jakby sprawę zaopiniować, no ale też wiemy, że SKW tutaj działała trochę, no przez palce patrzyła co najmniej. Jaka mogła być rola Piotra Petera w tej całej ówczesnego szefa, który był do kontrwywiadu wojskowego, w tym wszystkim? No, on wydał opinię w tej sprawie, pozytywną opinię. Tak, i to co wiemy, to jest jego udział, powiedziałbym, oficjalny. I tutaj jakby wszystko się odbyło z tego, co wynika z tych dokumentów, które dzisiaj ujawniono, zgodnie z procedurami. Jak rozumiem, SKW musiało zaopiniować decyzję o dopuszczeniu kogoś do obrotu sprzętem o wojskowym zastosowaniu. Natomiast wątpliwości są nawet nie tyle prawne, co powiedzmy polityczne. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, jak ten handel wykrywy wyglądał, co jego mu sprzedano. No i cały czas jest poważne pytanie, dlaczego w ogóle organizacja, tego typu organizacje broniące praw człowieka i działające mocno, powiedziałbym, dość niespokojnych miejscach świata, no, muszą bardzo pilnować, żeby mieć czyste ręce. I w takie sprawy jak dostarczanie sprzętu wojskowego powinny się już angażować. Działa także w Polsce ta fundacja i zastanawiam się, jaki może być cel takiej fundacji, która potrzebuje takich koncesji. No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy jeśli to był sposób na zdobywanie środków na swoją działalność, to mocno wątpliwy. Ale wygląda to raczej tak, jakby bądź była to organizacja, która zaangażowała się na Ukrainie po określonej stronie. Tak, no akurat po stronie Majdanu zaangażowała się duża część Polaków, pewnie spora większość. No i słusznie. Tylko, jak mówię, pytanie, czy organizacja zajmująca się obroną praw człowieka, obroną demokracji, powinna się angażować do tego stopnia? No moim zdaniem raczej nie. Ta fundacja także stawia się po jakiejś konkretnej stronie w czasie, w naszym sporze wewnętrznym, politycznym. No i tutaj się pojawia oczywiście pytanie, bo także były wytyczne ze strony szefa tej fundacji, jak, że tak powiem, wyłączyć rząd. Między innymi właśnie no były wskazówki różnego rodzaju, jak posłowie powinni się zachowywać. I teraz budzi to moje pytanie, no bo takie wyciągnięte klisze, scenariusze prosto z Majdanu i próba organizowania tego w Polsce, czy to nie powinno być jednak karalne? To jest pytanie, to nie jest żadna teza, ale zastanawiam się i stawiam tu znak zapytania. Nie wiem, prawdę mówiąc, czy to powinno być karane, natomiast na pewno jest to kompletnie nieuprawnione. No, na Majdanie mieliśmy sytuację, kiedy policja strzelała do demonstrantów, kiedy były demonstracje przecież przeciwko rządowi, po pierwsze skorumpowanemu, po drugie pomagającemu sobie, że tak to ładnie ujmę, przy wyborach, po trzecie oddającemu sąsiadowi Rosji kontrolę nad kawałkiem terytorium, bo to, że Rosjanie stacjonowali na Krymie, że tam istniała ich baza wojskowa, to miało miejsce od lat, ale też przecież ówczesne władze Ukrainy te zgody Rosjanom przedłużyły, więc tutaj były rzeczywiste powody do protestu i rzeczywiście brutalna pacyfikacja protestów.
jak to się ma do rzeczywistości w Polsce, kiedy po protestach często nikt nie jest nawet odwieziony na komisariat, kiedy nagłaśniane są takie przypadki jak to, że policja spisała z dokumentów... Że nie złamanie demokracji. Spisanie z dokumentów na przykład demonstranta albo wyniesienie go z ulicy, no to jest chyba szczyt brutalności policji w tej chwili. Pamiętamy przecież, że żeby mieć obrazek pobitego demonstranta, to w grudniu jeden z nich musiał się położyć na ulicy obok świecy dymnej po prostu. To zapytam, czy powinny być w takim razie wyciągnięte konsekwencje prawne wobec tych, którzy wydają takie decyzje. No, koncesja została cofnięta teraz, ale ówczesne szefostwo MSWiA i Piotr Pyta także wydawali takie koncesje i opiniowali pozytywnie to. Tu musielibyśmy trochę więcej wiedzieć na temat tej sprawy, bo wiemy też, że Polska w jakiś sposób próbowała Ukrainę wspierać i być może na przykład za pomocą różnych organizacji też tam po prostu dostarczyła sprzęt. Natomiast pytanie jest o rolę takiej organizacji, tak? Jeżeli służby specjalne wykorzystują wszelki dostępny kanał do tego, żeby półformalnie czy nieformalnie wspierać jakąś opcję polityczną, która jest powiedzmy zgodna z interesem kraju tej służby, to jest normalne, służby tak działają. Pytanie, czy o ile oczywiście tak było, ja cały czas mówię, na razie mamy tylko ten dokument, ale jeżeli z taką sytuacją byśmy mieli do czynienia, no to pytanie, dlaczego fundacja sobie na coś takiego pozwala, to kim właściwie są ludzie tej fundacji, dla kogo pracują. Przechodzę do następnego tematu. Czy Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie kasacyjne w sprawie Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA ułaskawionych w 2015 roku przez prezydenta? Wniosek Sąd Najwyższy zbadał na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Decyzja oznacza, że 9 sierpnia sąd nie zbada kasacji na niekorzyść Kamińskiego i pozostałych. Ale w Rzeczpospolitej czytamy, że wielu prawników krytycznie, ja co prawda z hasłem wielu stawiam duży znak zapytania, ale że wielu prawników krytycznie ocenia Sąd Najwyższy, bo oddał swoje kompetencje Trybunałowi. A trzeba w sumie właściwie teraz pójść krok dalej, bo w tej chwili Sąd Najwyższy akceptuje i legalizuje wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No rzeczywiście trudno by było twierdzić teraz, kiedy Sąd Najwyższy, który się może stał się punktem na mapie sporu politycznego, bo w sprawie sądu właśnie były tego, jak ma Sąd Najwyższy wyglądać, mieliśmy protesty. No trudno bronić sądu i jednocześnie atakować Trybunału, jeżeli Sąd Najwyższy właśnie Trybunałowi właśnie jakby uznaje jego działania, tak? Zawiesza zgodnie z literą prawa swoje działania. Nie twierdzi, że Trybunał jest wybrany niedemokratycznie, niekonstytucyjnie i że nie ma mocy działania, więc tutaj mamy rzeczywiście pewne uznanie. Czy to na przykład wynika z jakichś politycznych powodów i stwierdzenia, że oceniana jest tutaj decyzja prezydenta, więc być może Sąd Najwyższy stwierdził, że skoro prezydent zajął trochę łagodniejsze stanowisko niż rząd, no to nie można w tym momencie prezydenta kopać po kostkach, krytykując jego decyzję w sprawie Mariusza Kamińskiego. Ale trzeba przyznać, że to budzi pewną wątpliwość, że Sąd Najwyższy, bo to trochę brzmi jak jakiś deal, że ty dajesz nam weto, a my wydajemy pozytywną tutaj opinię, a kurczę, Sąd Najwyższy i urzędy nie powinny w ten sposób działać. No nie powinny, ale działają. Krótki, ale stanowczy komentarz redaktora Jałowiczora, ale jeszcze zapytam o, wracając do kwestii Mariusza Kamińskiego, jak pan ocenia teraz działania opozycji, czy może inaczej, jak pan przewiduje działania opozycji, bo czy będzie mówiła w ten sposób teraz opozycja, że patrzcie, niezależni sędziowie, którzy dyktują warunki, także po waszej myśli są bezstronni, a wy chcieliście dokonać zamachu na tę bezstronność i niezależność, czy będzie takie oburzenie ze strony? No już widziałem na Twitterze, że nawet Donald Tusk już pisał, że także, to także dla nas jest ta niezależność, żebyśmy my także kontrolowali sami siebie. No chyba opozycja będzie miała największy problem z tą decyzją Sądu Najwyższego, dlatego że... Podobnie jak rząd z wetem prezydenta? No, nie wiem, czy to ta skala problemu, ale powiedzmy ten styl trochę, może trochę mniej, ale to samo. To znaczy rzeczywiście, no tak jak mówiłem, jeśli opozycja broni, staje po stronie Sądu Najwyższego, ale jednocześnie atakuje Trybunał, no to trudno w tym momencie wytłumaczyć będzie opozycji albo decyzję Sądu Najwyższego, albo dalej go bronić, jeżeli zawiesił postępowanie z powodu postępowania przed tym PiS-owskim Trybunałem Konstytucyjnym. No, trochę to będzie w tym momencie niekonsekwentne. To jeszcze zapytam o jeszcze jedną informację. Komisja Europejska nie wyklucza połączenia sytuacji w Puszczy Białowieskiej z prowadzoną procedurą kontroli praworządności wobec Polski. Tak zadeklarowała rzecznik komisji. Jak pan ocenia tę sytuację, że najpierw sądy, a teraz przytulimy, że tak powiem, do całej tej sprawy Puszczy Białowieskiej? No, Krzegorz Schetyna już zapowiedział, że
powstać komisja śledcza w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. To myślę jest najlepszy pomysł. To by był naprawdę kabaret. Natomiast podstawowa sprawa, jedynym w tej chwili skutecznym sposobem walki z kornikiem jest wycinka drzew, które są zaatakowane, bo jeżeli nie, to kornik się roi i atakuje drzewa okoliczne. I tyle, można zakładać pułapki feromonowe, można na różne sposoby z kornikami walczyć, ale one nie działają na dłuższą metę, te sposoby, więc jakby merytorycznie rzecz biorąc, cała ta wojna nie ma kompletnie sensu i jest to po prostu haczyk na rząd, po prostu kolejny sposób. Nie sądzę, żeby jakoś szczególnie przemawiał do wyborców ten akurat wątek. No, bądź od ponad roku przynajmniej trwa cała ta walka. Czy rzeczywiście na Puszczy Białowieskiej opozycja wróci do władzy? To mi się nie wydaje. Ale Komisja Europejska rzeczywiście, może akurat hasło ekologiczne to jest coś, co w Europie ma spore wzięcie. Może to nawet skuteczniej zadziałać niż sprawa Trybunału Konstytucyjnego. Akurat na temat tego, jak wyglądają, już nie mówię, jak wygląda walka z kornikami, ale jak w ogóle wyglądają lasy w Polsce, to nie wiem, czy tak jakieś 3/4 Europejczyków ma w ogóle pojęcie, czy to są lasy liściaste, czy iglaste na przykład. Ale gdzie w ogóle Puszcza Białowieska leży, ale to rzeczywiście do wyobraźni wielu działaczy ekologicznych, działaczy społecznych trafia, a dla lewicy ekologia to jest jedna z najważniejszych religii, więc tu kłopoty akurat rzeczywiście mogą być, ale jeżeli Polska posłucha komisji, to po prostu korniki, te świerki do końca wyjedzą i tak się skończy historia. Bardzo dziękuję. Gościem pierwszej części gorącego tematu był Jakub Jałowicz oraz goście niedzielnego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Gorący temat. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii jest już na biurku prezydenta Andrzeja Dudy i czeka na podpis. Budzi ona bardzo wiele emocji, wcale nie mniejsze niż przy ustawie o sądach i KRS, aczkolwiek nieco na mniejszą skalę. A o tych emocjach najlepiej opowie mój drugi gość, Magdalena Graniszewska z Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co wzbudza takie emocje w tej ustawie? Spróbujmy sobie to jakoś wyliczyć i skumulować w jedną całość. Na początek warto przypomnieć, że to, co czeka na podpis pana prezydenta, to jest jeden z elementów nowelizacji ustawy o OZE, bo jest ich kilka. I to, co prezydent ma podpisać, dotyczy tak zwanej opłaty zastępczej. I w tym temacie inwestorów emocjonuje kilka kwestii. Przede wszystkim tempo uchwalania tych zapisów. Tak, już wspomniałem rzeczywiście, tak jak przy sądach i KRS-ie, tak tempo nadawane przez rząd. 15 dni to jest niewypowalana na restrykcję i tę kwestię podnosił w debacie w Senacie prezes Urzędu Regulacji Energetyki. A poza tym to, co inwestorów wiatrowych emocjonuje, to to, że nowelizacja zmieni zupełnie warunki kontraktów długoterminowych, które podpisywali z grupami energetycznymi. Krótko mówiąc, inwestorzy wiatrowi dostaną mniej pieniędzy za zielone certyfikaty, a grupy energetyczne zapłacą za zielone certyfikaty mniej. Także jednych to cieszy, drugich bardziej. To chciałem jeszcze zapytać, czy jeżeli spółki Skarbu Państwa będą na tym zyskiwały, to jakie koszty poniosą Polacy przy tej całej sytuacji? Takie prawo to głupota, że Patryk jak nie zna się na prawie. Jak można ludzi na ulicę wypędzać, mieszkania zabierać? Toż nawet na chłopski ryj, po jednym mieszkaniu. Koncepcję przedstawiał prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który argumentował, że te rachunki wzrosną. Także jak to często w energetyce bywa, co roku chce to opinia. Bo dużo się mówi także o NRD jako spółce Skarbu Państwa. Czy był jakiś inny beneficjent z tej ustawy? efektu finansowego te firmy nie odczują. Pani redaktor, mam przed sobą
które są na tej stronie, którą pani przygotowała. I czytam na największym liście takie słowa. Invergy, amerykański gigant, zainwestował w Polsce 2,2 miliarda złotych. Więcej nie dołoży, dopóki nie będzie pewien, że jego inwestycje są bezpieczne. Co to oznacza, że zagraniczne firmy boją się zainwestować przez te nowelizacje? To, na co ten amerykański gigant zwrócił uwagę, to rzeczywiście jest istotne, bo chodzi o umowy. Można dyskutować na temat tego, czy rynek zielonych certyfikatów był dobrze działał, czy też źle działał, ale bezsprzecznie duzi inwestorzy zagraniczni zawierali z polskimi grupami energetycznymi umowy i na tych umowach opierali swój biznes plan, pod te umowy brali kredyty w bankach i tak dalej. Ta nowelizacja, o której mówimy, zmienia warunki tych umów, czyli w pewnym sensie państwo odgórnie wpływa na kontrakt. I ten inwestor mówi właśnie o świętości tych kontraktów, że w biznesie, zwłaszcza pewnie w amerykańskim biznesie, kontrakt to rzecz święta i na nic innego w zasadzie się nie liczy, na tym ludzie opierają swoje plany. No jakby nie patrzeć amerykańska. To jest nie, jakby nie patrzeć, amerykańska gospodarka to jest wolnorynkowa i regulacje rynku nie wchodzą w grę. A tutaj musimy sobie powiedzieć wprost, że jest to interwencja rządu, państwa w wolny rynek. Czy możemy tak powiedzieć? No oczywiście, można dyskutować, czy polska energetyka jest wolnym rynkiem, bo przecież jest to rynek bardzo, bardzo regulowany. Ale także strategiczne, to jest rzeczywiście jak najbardziej strategiczne. Tak, ale na pewno jest to inwestycja. Rządów i sporą prokuraturę.
Kowalski ma obowiązek stawić się przed prokuraturą, tak Donald Tusk też powinien przed tą prokuraturą się stawić i mam nadzieję, że odpowie na wszystkie pytania. Były premier zostanie przesłuchany w charakterze świadka w jednym z tak zwanych śledztw okołosmoleńskich. Przewodniczący Rady Europejskiej już odpowiadał w tym roku na pytania prokuratorów. Pod koniec kwietnia został przesłuchany przez Wydział Wojskowy Prokuratury Krajowej w sprawie przeciwko byłym szefom służby kontrwywiadu wojskowego i ich kontaktów z rosyjską FSB. Stołeczny konserwator zabytków traci swoje kompetencje. Część z nich została przekazana wojewódzkiemu konserwatorowi. To efekt decyzji wojewody mazowieckiego Zdzisława Sibiery, który wypowiedział porozumienie z prezydent Warszawy o podziale obowiązków. Grozi nam chaos i wzrost wpływu lobbystów. Tak tę decyzję komentuje stołeczny konserwator zabytków Michał Krasulski i dodaje, że ucierpi miasto, bo pracy będzie za dużo, jak na jeden urząd. Przez 3 lata walczyłem o to, żeby do tego urzędu miał dostęp każdy, żeby wreszcie skończyć z załatwianiem, z lobbingiem, bo nie ma dostępu do konserwatora. I naprawdę mój dzień pracy to jest kilka spotkań dziennie. Wydaje mi się, że teraz to może być znowu utrudnione i znowu możemy wrócić do jakiegoś systemu patologicznego, który nie jest zamyślany przez wojewodę czy przez wojewódzkiego konserwatora, tylko po prostu wynika z ograniczeń czasowych. Nowy podział obowiązków wejdzie w życie na początku listopada. W informacjach dnia Wielka Brytania tamtejszy sąd uznał za winnych 4 mężczyzn, którzy chcieli dokonać ulicznych zamachów podobnych do tego z Woolwich w 2013 roku. To efekt akcji, którą policja opisała jako jedną ze swoich najbardziej skomplikowanych operacji od lat. 3 muszkieterowie, tak samych siebie nazwali Nawidali, Kobamik Huzain oraz Muhibur Rahman. Ława przysięgła uznała, że wraz z Takirem Azizem, którego spotkali potem, chcieli przeprowadzić ataki podobne do tego w londyńskim Woolwich w 2013 roku. Od ciosów maczetą w biały dzień zginął wtedy żołnierz Lee Rigby. Policja miała ich na celowniku od dawna, 2 z nich odwiedziło bowiem bazę treningową terrorystów w Pakistanie. Skomplikowana akcja. Służby stworzyły fałszywą firmę kurierską. Zaoferowały pracę 2 członkom grupy. Pierwszego dnia Nawid Ali przyjechał do niej samochodem. Gdy został wysłany z dostawą, policjanci włamali się do auta. Cel? Założenie podsłuchu, ale zamiast tego znaleźli domowej roboty nieskończoną jeszcze bombę, a także tasek rzeźnicki z napisem kafir, czyli niewierny. Wysokość wyroków mężczyźni poznają we czwartek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. We wszystkie sierpniowe piątki i soboty w arkadach Kubiowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać spektakle i występy. W najbliższy piątek rozpoczyna się 8 Festiwal Królewskie Arkady Sztuki. Będzie można obejrzeć widowiska teatralne, taneczne i muzyczne. Nie zabraknie też nowości, mówi Tomasz Taraszkiewicz, dyrektor festiwalu. Staramy się wyszukiwać w tych wydarzeniach, które w przeciągu roku w Polsce się pojawiły, w teatrach ulicznych czy w teatrach plenerowych. Pojawiły się nowe spektakle, nowe wydarzenia. To postaram się je ściągnąć i pokazywać je tutaj publiczności. I to samo dotyczy muzyki. Z muzyką może jest troszeczkę inaczej tą tradycyjną, bo oczywiście jeżeli gramy ponownie Bacha czy Mozarta, to nie jest w tym nic nowego, ale to jest także miejsce zobowiązuje. Po raz pierwszy festiwal przedstawi ofertę dla najmłodszych widzów. Spektakle dla dzieci będą połączone z warsztatami. Mówi Dariusz Jarosiński ze Stowarzyszenia Scena 96. Duszki Teatru Małym i Teatr Łądka z Łodzi ze spektaklem Cagineczka. Te 2 spektakle dla najmłodszych są też połączone z warsztatami, co jest nowym wydarzeniem, że nie sam spektakl, ale również platforma edukacji, w tym przypadku edukacji teatralnej, bo bardzo często taka tradycyjna edukacja, jak w teatrze, zdarzają się rzeczy, umyka. Zapominamy o tym, że są 3 zwody, że się nie gwiszcze, że się nie blaszcze, że się nie pije soków. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Długo oczekiwane teraz zdają się solidnie wyznaki. Tropikalne lato dało sobie znać mieszkańcom całej Polski. Temperatura wszędzie przekroczyła 30 stopni, a to wymaga od każdego szczególnej czujności. Przegrzanie, odwodnienie czy porażenie słoneczne mogą być zagrożeniem dla życia i zdrowia. No i w tym upale w pracy Ewa Masożnik. Prognozy na najbliższe dni nie pozostawiają złudzeń. Jest i będzie ciepło, a nawet gorąco. Afrykańskie upały rozlały się nad Polską, pozostaną z nami co najmniej do weekendu. Przewiduje Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury maksymalne dojdą do 36, może nawet lokalnie 37 stopni na południowym zachodzie, czyli jest to Dolny Śląsk, a najchłodniej na Wybrzeżu i Pomorzu, na północnym zachodzie i północy. Tam jednak także
wciąż bardzo ciepło, dlatego profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego przypomina, że w taką upalną pogodę każdy powinien pamiętać o podstawowych zasadach, które wydają się oczywiste, a mogą uratować życie. Powinien się lekko ubrać, dużo pić, unikać ciężkich wysiłków i chronić się przed wysoką temperaturą, a jak się czuje, no już taki można powiedzieć przegrzany, to powinien wziąć chłodny prysznic albo się okryć mokrym ręcznikiem. Głównym problemem to są te sytuacje, w których ludzie mają wysiłek na zewnątrz, sportowcy, którzy ćwiczą, ludzie, którzy ciężko pracują. Źródłem zdrowia i dobrego samopoczucia dla wszystkich upalne dni jest woda. Doktor Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie radzi, by pod żadnym pozorem nie zapominać o regularnym uzupełnianiu jej w organizmie. Nie czekajmy, aż będziemy mieć uczucie pragnienia, bo uczucie pragnienia świadczy o odwodnieniu. Powinno być tak, że po prostu pijemy małymi łyczkami, małymi porcjami, ale ta butelka wypały powinna być cały czas przy nas. I jeżeli mamy problem z zapamiętaniem, czyśmy tyle wypili, czy nie, to miejmy osobistą butelkę, żeby zobaczyć, czy te 1,5 litra przynajmniej wypiliśmy. W jadłospisie na gorące dni powinny z kolei dominować warzywa i owoce. Wysiłek fizyczny? Tak, ale najlepiej po zmroku, radzi dr Agnieszka Jarosz. Zdecydowanie na spacer wieczorem albo rano, natomiast nie wtedy, kiedy to słońce jest w największej operacji, bo taki wysiłek będzie nas zdecydowanie bardziej męczył, a nie przyniesie tych efektów oczekiwanych, bo będziemy zbyt zmęczeni, będzie to noga za nogą, na przykład na spacerze. Zamiast tego lepiej wybrać relaks w cieniu pod drzewem. Korzystam często z ogrodu saskiego, tak jak pani widzi, w cieniu. Jest chłodek i da się wytrzymać. Widzę, koszula rozpięta. Tak, żeby było chłodnie, a ponadto jeszcze jest woda. Czym się pani zajmuje? Kurierem rowerowym. No to w takie upały to chyba jest zmora. Da się wytrzymać. No, trzeba dużo pić. No i chować się w cieniu, o ile to możliwe. Jazda na rowerze pomaga trochę. Jest chłodniej, kiedy się jedzie i pęd powietrza robi swoje. Zdecydowanie tak. Czyli na rowerze chłodniej niż w tramwaju? No, przewiewne ubrania, jakieś chłodne rzeczy, z otwarte wszystkie okna w domu, spanie pod jakimś kocykiem, a nie pod kołdrą i tyle. Wyjdźmy na działkę i tam basen i... A tak. A teraz widzę lody? Tak, lody, tak. To już drugi dzień, wczoraj to samo, chociaż gorąco, a dzisiaj jeszcze gorzej. I chłodniej nie będzie, przynajmniej do soboty. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Upał. Konstanty Ildefons Gałczyński napisał kiedyś tak. To już jest nie tak meteorologiczne. Za 21 minut będzie godzina 16. Polska i Rosja znowu toczą bój o pomniki, o historię. Uchwalenie przez Polskę ustawy o dekomunizacji przewidującej demontaż pomników żołnierzy radzieckich nie pozostanie bez odpowiedzi ze strony Moskwy, napisał w poniedziałek dziennik Izwestia. Chodzi o ustawę podpisaną przez prezydenta Andrzeja Duda 17 kwietnia bieżącego roku. Podpisał ustawę, nowelę ustawy o zakazie propagowania komunizmu regulującą kwestię usunięcia obiektów budowlanych o charakterze nieużytkowym, na przykład pomników gloryfikujących ustrój totalitarny. W studiu Polskiego Radia 24 są już goście, historyk, politolog w latach 2006-2007, wiceminister spraw zagranicznych Paweł Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz historyk, publicysta, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Sieci w przeszłości, korespondent Rzeczpospolitej w Moskwie, Piotr Skwieciński. Dzień dobry. Witam. Przy okazji warto polecić niedawno wydany zbiór szkiców Piotra Skwiecińskiego Kompleks Rosji, w którym również możemy przeczytać teksty poruszające problemy, o których dzisiaj porozmawiamy. A na początku chciałem panów zapytać, jakie w związku z tym strona rosyjska może przedsięwziąć kroki, jeśli mowa jest o odpowiedzi strony rosyjskiej na nowelę ustawy regulującej kwestię usunięcia obiektów budowlanych o charakterze użytkowym, na przykład właśnie pomników gloryfikujących ustrój totalitarny. W tym wypadku chodzi o pomniki, które oddają hołd Armii Czerwonej, oddają hołd żołnierzom, oficerom Armii Czerwonej. Paweł Kowal. No, trudno powiedzieć, jak to zwykle po stronie rosyjskiej, co jest tylko takim tworzeniem atmosfery i konfrontacji, a co jest realną
musimy robić swoje, tylko zawsze trzeba to odpowiednio przygotować i odpowiednio obudować dyplomatycznie, żeby zminimalizować straty, bo w takich sprawach trzeba mieć rację, ale też trzeba jeszcze Ukrainie nie stracić i moim zdaniem w tej sprawie tak by się dało. Mam wątpliwości, czy tak się stało. Czego możemy się spodziewać? Ja tutaj dodam, że dziennik Izwestia pisze o wariancie asymetrycznym ze strony Kremla. Piotr Skwieciński. Czego możemy się spodziewać? No to naprawdę trudno powiedzieć. No na pewno można się spodziewać całkowitego banu na próby wznoszenia jakichkolwiek nowych polskich upamiętnień na terenie Rosji. Można by się spodziewać, jak przypuszczam, na przykład tego, że nie wiem, nagle w terenie obszaru memorialnego Katyń pojawią się gabloty negacjonistyczne informujące czytelnika, że to jest tylko jedna z wersji, a tak naprawdę to Niemcy. Nie będą to zapewne gabloty postawione przez gubernatora okręgu smoleńskiego, tylko przez jakąś tam organizację kulturalną, coś takiego, ale będą tolerowane. No takich rzeczy można się, myślę, spodziewać. Natomiast ja byłbym trochę sceptyczny wobec tej sugestii Pawła Kowala, że można tutaj było lepiej jakoś tam rozmawiając z Rosjanami przedtem, przygotowując ich. Nie sądzę. Po pierwsze, oni wiedzieli, co się szykuje. Znaczy, nie były przygotowania, nie były w tajemnicy robione, a zresztą były elementem szerszego procesu narastającego w Polsce już od ładnych kilku lat, prawda? W związku z tym, no tajemnicą to dla nich nie było. To jeżeli chodzi o kwestię wiedzy, co się w Polsce szykuje. Jeżeli chodzi o kwestię ich reakcji, to są sprawy na tyle dla Rosji ważne, ten kult, ta świętość, to założenie absolutnej świętości Rosji w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest tak na tyle fundamentalnym elementem ich, nie wiem, tożsamości państwowo-narodowej w tej chwili, że ja nie wierzę w to, żeby mogli oni się, żeby można było ich tutaj do czegokolwiek, do jakiejkolwiek akceptacji, nawet milczącej, tego namówić. Natomiast z kolei z całą pewnością, jak gdybyśmy rozpoczęli takie rozmowy, to oni by to potraktowali przynajmniej pozornie merkantylnie, to znaczy byłby sprzeciw, ale zarazem żądaliby, jestem o tym głęboko przekonany, w związku z tą formą krzywdą, jaką im wyrządzamy, czegoś innego na innym jakimś polu, prawda, żeby im dać. No to jest taka ich strategia negocjacyjna i w efekcie tego wszystkiego, moim zdaniem, nie osiągnęlibyśmy niczego, a jeszcze czego byśmy się mogli wyzbyć, no nie wydaje mi się, żebyśmy tutaj cokolwiek osiągnęli. Może rację ma Piotr Skwieciński, mówiąc, że takie dogadanie się właściwie byłoby nieskuteczne, ponieważ musielibyśmy poczynić jakieś ustępstwa na innym, bo w gruncie rzeczy nie osiągnęlibyśmy jakichś takich celów, które by dla nas były korzystne. No, a może ma rację Piotr Skwieciński, a nie mówię, że nie ma racji. Ja tylko chcę powiedzieć, ja nie mówię, że trzeba się dogadywać w tej sprawie, chcę powiedzieć tyle, że czasami w dyplomacji sam argument, żebyśmy informowali, że przedstawiliśmy dokładnie motywację, że to wszystko ma znaczenie. Nie wierzę, no zresztą, jeżeli ktoś zna moje poglądy, ja się wypowiadam o sprawach wschodnich dość często, to ja nie mam powodu żadnych, żeby wierzyć, że to się można było dogadać, jak to się mówi, prawda? Natomiast myślę, że Polska jest w trudnym momencie takiego dużego topnięcia geopolitycznego, które moim zdaniem idzie dużymi krokami i trzeba minimalizować wszystkie tarcia, gdzie trzeba, gdzie to jest możliwe, czy jest możliwe, nie wiem, jak się z nami ktoś, kto te ustawa przygotował, albo może któryś z dyplomatów, ktoś to jest dobrze wciągnięty, to byśmy wiedzieli, na ile to było możliwe, bo niedawno pani wiceminister Wronecka w Rosji, czy być może o tym rozmawiano, być może to jest w jakimś stopniu przygotowane i ja też nie wierzę, że można powstrzymać pana Kosaczowa, bo my go dobrze znamy, on w takich sprawach jest po prostu bardzo radykalny, więc nie jestem tutaj naiwny, nie chciałbym tak wypaść w tej rozmowie, pokazuję po prostu, że takie trudne operacje trzeba maksymalnie ubezpieczyć, no bo można na nich mniej albo więcej stracić. Konstantin Kosaczow, żeby słuchacze wiedzieli, to jest szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji. Piotr Skwieciński. Ja w jednym kontekście, ale w innym zgodziłbym się z tezą, natomiast, że coś być może zostało tutaj zaniedbane, że można to było jakoś lepiej przygotować, ale nie chodzi mi w tym momencie o rozmowy dyplomatyczne z Rosją, tylko o ten cały sztafaż dookoła tego wszystkiego. Znaczy, moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby na przykład jednocześnie z tymi demontażami na przykład
Warszawie stanął pomnik akademika Sacharowa. Żeby w Warszawie stanął pomnik Borysa Sawinkowa, który współpracował, białego przywódcy rosyjskiego, który współpracował z Józefem Piłsudskim w wojnie 20 roku. Gdyby jednocześnie z tym wydobyć ileś takich elementów z przeszłości, właśnie akceptowalnych przez nas, a łączących nas z Rosją, tą dobrą Rosją, że tak powiem, no to moim zdaniem to byłby to dobry argument trochę w relacjach z społeczeństwem rosyjskim, ale również w relacjach z Zachodem, to znaczy taki argument pokazujący, czy krótko mówiąc, Polacy nie są rusofobami jakimiś ideologicznymi. Możemy tu dołączyć właśnie pod podkiem, bo to chyba na temat komentarzy w tej sprawie w sumie wiadomo dość mało. Oprócz tego, co jest publicznie powiedziane, więc może nie jest jeszcze czas na to, żeby zbudować taki program osłonowy, który jakby niekoniecznie jest w sprzeczności z główną ideą. Bo dla mnie jest jasne, że cały problem polega na tym, że na przykład tych znaków totalitarnych, czego nas uczą na przykład Ukraińcy, czy bo oni wtedy, kiedy mogą, oni mieli wiele możliwości po 90 roku wewnętrznych politycznych, ale wtedy, kiedy mogli, to robili. A my trochę mieliśmy dużo więcej możliwości, a nie zawsze żeśmy to robili. To było trzeba zrobić za czasów Rosji Jelcynowskiej. Trzeba było zrobić, wtedy bolałoby moment, krótko i jeszcze byśmy z tego szybko wyszli, prawda? Myśmy tego nie zrobili, ale akurat to jest taka rzecz, która nie zrobiona kiedyś i tak powinna być dzisiaj zrobiona. Więc to jest jakby merytorycznie jest jasne, że jesteśmy tutaj w prawie, my powinniśmy tutaj zadbać o to, żeby zminimalizować koszty propagandowe dla nas na świecie, żeby wydobyć w tym momencie to, że Polska jest krajem, który naprawdę bardzo dobrze traktuje cmentarze i po prostu taką mamy kulturę i tak się odnosimy także do cmentarzy żołnierzy sowieckich, ale też żołnierzy rosyjskich, wydarzeń historycznych, obudować te jakimiś wydarzeniami Piotr Kwieciński, które wysyłały pozytywne sygnały, nawet nie tylko do opozycji rosyjskiej, ale nawet do jakichś elementów obozu władzy, prawda? Neutralne pozytywne sygnały, na przykład związane z nauką, ze wspólnymi działaniami na tym polu czy kulturą. Zdając sobie sprawę, że to nie jest lekarz, bo jak rzeczywiście panowie mnie zrozumieli w taki sposób, że ja uważam, że to jest antidotum na realizm rosyjską. Ona i tak będzie. Natomiast my mamy tak dużo różnych instrumentów, żeby zminimalizować jej skutki. Ja przypominam sobie taką moją rozmowę w roku bodajże 2009 z Siergiejem Markowem. Technologiem rosyjskim rozszyfrujmy to pojęcie, no można powiedzieć, takim właściwie propagandzistą władzy kremlowskiej, który powiedział mi wtedy taką rzecz, że kiedy w Europie słyszy antykomunizm, to my w Rosji wiemy, że chodzi o rusofobię. Może to jest problem, że Rosjanie zupełnie inaczej przeżywają historię i inną mają świadomość historyczną, że mimo, że formalnie nawet oni odcięli się od komunizmu, to dla nich antykomunizm, rozumiany jako antysowietyzm, poza granicami Rosji, czy poza granicami dawnego Związku Sowieckiego, odbierany jest jako rusofobia, jako de facto postawa antyrosyjska. Piotr Spiszyński. No, tak to jest rzeczywiście, przy czym no, to nie od teraz. To jest... to w zasadzie zawsze było w Rosji, takie myślenie zawsze było w Rosji żywe, a po upadku komunizmu, po pierwszym zachłyśnięciu się zachodniością i demokracją, po prostu już nabierało życia. Przy czym powiedziałbym też tak, że oceniać to jest trochę trudno, bo oczywisty jest propagandowy walor tego takiego stawiania sprawy, ale zarazem powiedziałbym w ten sposób, że państwowość rosyjska na tyle się wzrosła z radziecką i rosyjskość z radzieckością i właśnie z tym komunizmem, że odseparowywanie tego gdzie indziej niż w teorii takiej zupełnej jest zadaniem diabelnie trudnym. I w związku z tym paradoksalnie można powiedzieć, że w jakichś trzech cudzysłowach wobec oni trochę racji mają. To może problem jest taki, że nasze spojrzenie na Rosję jest obciążone antykomunizmem, którego my się z kolei nie możemy wyzbyć. W związku z tym nie jest w ogóle możliwe zrozumienie przez Polaków tego, jak historię przeżywają Rosjanie. Paweł Kopa. Zrozumienie jest możliwe. Nie jest możliwa pełna akceptacja od różnych, prawda? Czyli myślę, że my we trzech zajmując się Rosją nie mamy powodu, żeby to zrozumieć, dlaczego tak się stało. Myślę, że mamy zasadniczy problem, żeby to zaakceptować, żeby się z tym zgodzić. I tu zaczyna się kłopot, że musimy sobie
pana w tym, żeby jasno wyznaczyć pola, gdzie my się nie zgadzamy, a na innych współpracować. Po prostu tam jest strategia, ale kwestie historyczne ekstrapolować na, przenosić na wszystkie inne możliwe obszary. I tutaj mamy problem zasadniczy, że jakikolwiek obszar na końcu nie podejmujemy, siedząc z Rosjanami przy stole i zdając sobie sprawę, jak to dorośli i dojrzeli ludzie, że w pewnych sprawach po prostu nie możemy się zgodzić. Bo tak czasem w życiu jest i w sprawach międzynarodowych jest jak między ludźmi. To jednak w innych powinniśmy coś robić. Taktyka Kremla od zawsze polega na upolitycznieniu każdego z tych tematów do tego stopnia, żebyśmy nie mogli tak na końcu rozmawiać praktycznie już o żadnej sprawie przy tym stole. Dlatego na przykład ja byłbym ciekawy, gdyby było więcej komunikatów po rozmowie pani minister Wroleckiej, bo przecież my z Rosjanami będziemy na przykład mieli teraz tą Radę Bezpieczeństwa i tam trzeba będzie na co dzień współpracować i trzeba znaleźć jakieś wspólne pola. I to nie może być tak, że do jakiegokolwiek tematu byśmy nie podeszli, to będziemy rozmawiali o pomnikach bolszewickich w Polsce. Bo po prostu to jest temat, w którym jest podobno rozbieżności i tyle. A czy jest możliwa w ogóle krytyczna refleksja, czy możliwa, czy w ogóle występuje jakakolwiek krytyczna refleksja nad własną historią wśród elit rosyjskich? Bo może to jest tak naprawdę problem, że kiedy elity krajów zachodnich w jakiś sposób zderzyły się ze swoją, skonfrontowały się ze swoją historią, ten nurt myślenia krytycznego jest w krajach zachodnich obecny. Może problemem jest to, że tego nurtu, on jest przynajmniej za mało tego nurtu jest wśród elit rosyjskich. Czyli no taki nurt wśród elit rosyjskich oczywiście istnieje i no daleko nie szukając, no choćby Borys Akunin, bardzo znany pisarz, intelektualista rosyjski. Ale opozycjonista. Opozycjonista, to oczywiście, no ale elity, mówimy o elitach szerokich. On właśnie debiutuje w tej chwili na zupełnie obcej dla siebie, do tej pory nie wie, to znaczy historycznie, on wydaje taką grubą historię Rosji swoją. I ona jest taka całkowicie właśnie zapadnikowska, demokratyczna i tak dalej. I tego rodzaju spojrzenia na tę historię Rosji, takie, że właśnie tutaj szuka się błędu, który się zaczyna, czy to przy bolszewikach, czy też wcześniej przez, nie wiem, nawet do Iwana Groźnego, to tam oczywiście wśród inteligencji rosyjskiej się znajduje, natomiast to nie jest dominujące myślenie, więcej ono jest mniejszościowe, zdecydowanie. A częstsze, chyba, a w każdym razie na pewno, jeżeli chodzi o elity władzy, jest spojrzenie inne, które też jest w sensie krytyczne, ale z drugiej strony, z drugiego punktu widzenia, to jest spojrzenie takie o to, że no na przykład Władimir Putin, zapytany o to, kogo z historii Rosji uważa za największych szkodników, no wymienił dwie osoby, nie ma problemu, tak? Tutaj Michaiła Gorbaczowa oraz cara Mikołaja II. Obu za to samo, to znaczy za to, że popuścili cugle, dopuścili do smuty, dopuścili do rewolty, dopuścili do rozpadu, do rozpadu państwa. Jest takie myślenie, które właśnie idzie w tę stronę, jest myślenie takie, które po prostu, które krytykuje Rosję dawno za to, że w ogóle dopuszczała zachodniość w jakimkolwiek zakresie do siebie, bo ta zachodniość jest swego rodzaju dla Rosji, jest swego rodzaju jakąś toksyną, jest trucizną, prawda? I która dopuszczona do organizmu rosyjskiego musi go zatruć. Na koniec króciutkie pytanie do Pawła Kowala, czy jest możliwa partia polska w Rosji, ale partia polska także w patrzeniu na historię. Wśród elit nie są takie kręgi ludzi, z którymi można próbować podjąć dialog. My w stole mamy taki krąg ludzi, tylko że my ich nie doceniamy, ponieważ patrzymy trochę naszymi kategoriami, mówimy, a nie mają znaczenia. Tymczasem wszyscy, którzy siedzą głęboko w problemach rosyjskich na pani, potwierdzają, że wciąż ta tak zwana inteligencja, czyli grupy, które milczą, które mieszkają w kilku miastach zaledwie w pewnym sensie, to jest Moskwa, Petersburg, Nowosybirsk, w największych miastach, te grupy, które milczą, nic nie mówią, one w kluczowych momentach mają istotne znaczenie jako liderzy opinii, jako tacy przewodnicy stada w momencie, gdyby coś się działo. Oni tak kilka razy w Rosji już zagrali, w historii Rosji i moim zdaniem to, nie wiem, czy to jest partia polska, ale tą partią zdrowego rozsądku, czy tą partią dobrej Rosji, zawsze trzeba dla niej mieć trochę serca. Nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że to nie ma żadnego znaczenia, że to już dzisiaj się nie liczy. To w Rosji liczy się wciąż bardziej niż w Polsce. To w Rosji wciąż bardziej się liczy niż już nie mówię o Zachodzie. Ale to małe miasta są, znaczy duże miasta, czyli to jest pewne wybrane ośrodki. Ale wie pan, struktura społeczna Rosji i to, jaka tam jest kultura demokratyczna, prowadzi nas do takiego wniosku, że tak w kluczowych momentach, kiedy przychodzi do jakiejś zmiany... Decydują dwie stolice. Tak, decydują te dwie stolice i trzeba to rozumieć, prawda, że na końcu decydują ludzie w tych dwóch stolicach, ponieważ ludzie z małych miasteczek na Syberii się nie zbiorą i nie zrobią demonstracji. I tutaj musimy kończyć. Gość Polskiego Radia 24 był historyk, politolog, były wiceminister spraw zagranicznych.
Kowal, dziękuję bardzo, oraz historyk, publicysta, zastępca redaktora naczelnego tygodnika sieci Piotr Smieciński, dziękuję bardzo. Audycję prowadził Filip Bemkes, do usłyszenia. Reklama. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia, żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Czy można ćwiczyć w toalecie? Pewnie, w plusie mamy zestaw ćwiczeń dla dwojga. Rozgrzewka, obniżamy sobie koszty w parach. Niżej, jeszcze niżej. Robimy pizzki. A teraz nogi, biegniemy do salonu plusa. Gdyby selekcjoner to widział. Brawo my. Brawo my. Przenieś numery do plusa. Teraz w toalecie abonament za darmo aż do końca roku. Później tylko 22,50 za numer. Smartfon Huawei B10 Lite w super cenie z opaską A1 gratis. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Po reklamie. Autopromocja. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18:45. O tym, czy kryptowaluty to konkurencja dla tradycyjnych środków płatniczych i czy korzystanie z nich jest bezpieczne. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio PL. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partner tłumaczyli, poszli do marketu tylko na chwilę.